Cześć, do Ciebie Tomasz, bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na trzeci odcinek z serii Zagrajmy w The Last of Us. I musimy teraz się przekraść i wyeliminować wszystkich tutaj tych ludzi, aby dostać się do Roberta, dokładnie. Jest ich tutaj naprawdę od cholery i bardzo mi się to nie podoba. Dobra, zaryzykujemy, jest już szczury. Czy tam ktoś jest? Wow! Jak ja tego ostatnio nie zauważyłem, na pewno ktoś mi z was w komentarzach napisze, ale to nagrywam na razie jeszcze troszeczkę na zapas, żeby to regularnie jakoś tam później publikować. O, czy ktoś tutaj jest? Czy ten gość... Jezu, on tutaj idzie. Nie, nie idzie. Nie idzie! Zdecyduj się, koleś! Ej, nie uciszę, że mi tutaj wyjdzie zaraz. Może się cofnę. Jaki fuks. Dobra, tam chyba nikogo nie ma. Spróbujmy się może do niego zakraść. Chwycimy go. O, chyba się nie dogadamy. Bo już mnie zauważyli. Pozostali. Pięknie. Tam ktoś mnie widział jeszcze. Ta muzyka też nie oznacza... Znaczy, nie sugeruje tego, że... Jestem tutaj bezpieczny. I że o mnie nie wiedzą, choć się niby teraz troszeczkę uspokoiły. Dobra, wróćmy na chwilę do punktu wyjścia, żeby ich trochę zmylić. Czy ona się z kimś bije? O Boże. Kobieto, co ty robisz? Ja tu staram się po cichu działać, a ty mi psujesz cały plan. Ale poważnie. Oho, oho. O kurde. Co chciałem teraz zrobić? No co? O Jezu, to było straszne. No, traf go! Dobrze. Już po naszej pałce. Tak, widziałem amunicję, ale jeszcze pałka mnie zainteresowała. Amunicję przy okazji przytulę z chęcią. Okej, no nie powiem, że to idzie jakoś ładnie, ale idzie sprawnie na pewno. Grunt, że... Zaraz cel może osiągniemy i wybijemy. Dobra, tamtego kolesia już widziałem, więc ja się teraz postaram tutaj po cichu jakoś przekraść. Po cichu. Tak w moim stylu. Nie, ale serio, wbrew pozorom ja lubię skradanki i czasami sobie nawet w nich radzę. No może nie tutaj, w tej grze akurat. No za bardzo... To trzeba rozpoznanie w terenie sobie zrobić, nie? Dobra. Nie to. No właśnie, tego chciałem. Czy nie będą tacy... Tak, oni będą tacy głupi. Tak, znaczy tak, głupi. Dobra. Więc są jeszcze głupsi, niż bym się mógł tego spodziewać. O Boże, nie. Nie, nie, nie. Nie przyjdziesz tutaj. Nie przyjdziesz tutaj. No. Dobrze, że się posłuchał. Kurde, tamten też patroluje. Chyba tylko dwóch już zostało w sumie. Trzeba wyczaić, jaką oni mają taką drogę, którą będą zawsze podążać. Bo zazwyczaj w skradankach jest tak, że... O kurde. Nie wierzę w to. Słuchajcie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że można być tak głupim. Ale okej. Okay. No dobra, skoro oni są tacy głupi, no to widzę, że nie muszę się jakoś specjalnie tutaj natrudzić, żeby to przejść. Znaczy, pewnie na wyższym poziomie trudności bym płakał tutaj, na tym etapie gry i to masterował przez godzinę, ale... O, właśnie. Pytanie, gdzie on jest? Czemu nie mogę teraz tego swojego nasłuchiwania wykorzystać? Idziesz ze mną. Ej! Tylko spokojnie. Wszystko jest w porządku. Tak. Wszystko jest w porządku, tylko idziesz na śmierć teraz. Tak, żeby nikt tego nie widział. No, wejdź tutaj ze mną do tego kontenera. I uduśmy go. O! Miało być duszenie, ale... Takie coś też może być. Przeładujmy w sumie. Tylko dwa pociski miałem w magazynku, to nie jest najlepszy pomysł. Dobra, tam nie ma co się wspinać w ogóle. Ej, no Jezu, co ona robi? Ja tu się skradam, a ta wbiega na pałę. Po prostu wie, że tu już nikogo nie ma. Czy co? Ale to jest w sumie niezłe. Na razie mamy
pałkę. No i pistolet, że jest spoko. Nope. Nie chcę tego robić. To albo to mamy do wyboru. No ja wolę z pistoletem zdecydowanie chodzić na tym etapie, bo nie wiadomo, czy nam ktoś zaraz nie wyskoczy, choć no po tym jak ona się tu wbiła, to czuję, że tu już jest czysto. Robert pewnie tam w biegu. Chodźmy. Ale apteczka to mi się przyda. I nawet jej powiem wam, że użyję od razu. Nie wiem, czy to się opłaca do końca, używać apteczki, kiedy mamy 50% zdrowia, ale zdrowie tutaj dość szybko schodzi, więc no chyba warto i tak, mam nadzieję. Robert, wyłaź. Czemu nikt się nigdy tak za drzwiami nie schowa, nie? Idealnie. Nie ma co czekać. Okej. Oj. Kurwa, do tyłu! Chcemy tylko pogadać, Robert. Nie mamy o czym, kurwa, rozmawiać. Odłóż broń! Weź się, pierdol! Ucieka! Robert! Joel! Tędy! Za dużo jakiejś tej... Jest nasz! Musi być nasz! Zaraz. Tędy, nie? No już! No cześć, Robert. Tess? Joel? Nie gniewajcie się. Ależ skąd? Jasne. Kurwa mać! Stęskniliśmy się. Słuchaj, cokolwiek słyszeliście, to nieprawda, okej? Okay? Musicie wiedzieć, że... Broń! Możesz powiedzieć tam, gdzie jest broń? Tak, jasne, tylko że... Tyle, że to jest skomplikowane. Po prostu mnie posłuchajcie. Dobra! Przestań miauczeć. Mów to z bronią. Sprzedałem ją. Coś ty powiedział? Nie miałem innego wyboru, miałem długi. Dług masz u nas. Chyba postawiłeś na złego konia. Musicie dać mi czas. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się zgodziła, gdybyś mnie kurwa nie próbował zabić. To nie tak, ja... Kto ma naszą broń? Nie mogę powiedzieć. Dajcie mi tylko kilka... Powiesz, kto ma tę broń? Oddałem ją świetliku. Miałem dług u świetlików. Co? Hej. Oni już wszyscy prawie padli. Możemy tam pójść, wykończyć ich i zabrać broń. Może się udać. No co? Jebać pieprzonych frajerów! Załatwmy ich! To naprawdę głupi pomysł. I co teraz? Idziemy odzyskać towar. Jak? Nie wiem. Wyjaśnijmy im, jak się sprawy mają. Więc poszukajmy jakiegoś świetlika. Nie musicie daleko szukać. No i proszę. Królowa świetlików. Co tu robicie? Interesy. Coś źle wyglądasz. A gdzie Robert? Potrzebny był mi żywy. Broń, którą wam dał, nie była na sprzedaż. Chcę ją odzyskać. To tak nie działa, Tess. Więc niech zadziała. Zapłaciłam za tę broń. Chcesz ją odzyskać, to zapracuj na nią. O ilu kartkach rozmawiamy? W dupie mam kartki na żywność. Muszę coś przemycić z miasta. Pomóżcie mi. Wtedy oddam wam waszą broń. Skąd pewność, że ją macie? Podobno wojskowi porządnie was przetrzewili. Dokładnie tak było. Pokażę wam ją.
Muszę stąd wiać. Decydujcie się. Najpierw zobaczę broń. Za mną. Musimy się stąd wydostać. I to już. Nie daj mu się ruszyć. Mamy umowę. Musimy się pospieszyć. Przepraszam za krótkie cięcie. Już jestem z powrotem. Ja mam nadzieję, że nas nie dorwą. Ja w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy się tam pakowali. Ale coś czuję, że można jej zaufać w sumie. No wchodź. Aha, ona nie wejdzie pierwsza. Coś widzę, że... No, co jest grane? Ja też tam nie wejdę? Nie no, wejdę. Okej. Ja coś widzę, że czasami są z nią jakieś takie tam problemy, że ma problemy z poruszaniem się przy samym przednim nośniku. Wow. To twoi ludzie? Niedobitki. Dlatego zwracam się do was o pomoc. Tędy. Okej, nie no, w takim wypadku to chyba faktycznie można będzie jej zaufać, patrzcie na psy. Akurat teraz. Siedzieliśmy cicho. Planowaliśmy wynieść się z miasta, ale wojskowi postanowili zrobić z nas kozła ofiarnego. Zaleźli wam za skórę. Próbujemy się bronić. Wow. Niżej to ukryte jest. Czy jak to wezmę, to ona będzie miała coś przeciwko? Ostrze. Ostrza to broń do walki z ukrycia. Pozwala zabijać wrogów szybciej i dyskretniej niż poprzez duszenie. Podkradnie się do przeciwnika, wciśnij trójkąt, aby go chwycić, a następnie podobnie wciśnij trójkąt, aby użyć ostrza. Ostrza można użyć ograniczoną liczbę razy. Gdy wytrzymałość spadnie do zera, rozpadnie się. Dzięki podręcznikom szkoleniowym możesz zwiększyć ich wytrzymałość. Aha, czyli nie ma czegoś takiego jak ulepszanie na przykład umiejętności naszej postaci, tylko po prostu... Zdobywamy podręcznik, dzięki któremu możemy pewnie wzmocnić daną konkretną broń, tak myślę. Po co mi taka taśma na przykład? Nie mam pojęcia, no ale pozbierajmy te przedmioty. Zbieraj. Wow, części i ulepszaj swoją broń. Okej, w porządku, rozumiem. Zabierzemy od razu wszystko. Czyli jednak, słuchajcie, mamy odpowiedź na moje pytanie z poprzedniego odcinka, że warto się rozglądać właśnie w poszukiwaniu tego typu rzeczy, ale nie wiem na razie, gdzie ja mogę ulepszyć swoją broń. No, bo tutaj takiego czegoś nie widzę. Mamy samouczki na przykład, no ale co tutaj mamy? Apteczka, zakładniki, taktyka, ciuciu babka i tak dalej. No nie będziemy tego niczego sobie oczywiście tam odpalali, bo to nie ma sensu raczej za bardzo. To już wszystko chyba ogarniam. Przynajmniej mam taką nadzieję. Radzę sobie na razie jako tako, tak, że nie ma sensu, żebym to oglądał, czy tam czytał. Ha. Wiem, że to o to chodziło. Podczas biegu w sumie się aż tam specjalnie tą raną nie przejmuję. Czekajcie, żołnierze. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodźmy. Po cichu to faktycznie może być problem. Tak, tak, już te drzwi zdążyłem zaobserwować wcześniej. Ale pytanie... Bo ja widzę jednego żołnierza, ona mówiła, że to jest... Że to są żołnierze, więc... Cholera wielu ich tam jest. Jak jeden, no to nie ma żadnego problemu przecież, nie? Co, tędy? Będziemy iść, czy co? I zeskoczymy później jakoś, czy co? Jak oni to planują? Muszę przestać mówić, czy co? Nie wiem, aha. Faktycznie jest ich tutaj kilku. Na sto. Zdejmę tego. Sprawiedliwość nie wybiera żołnierzy. No dobra, ale... Czy ja mam mu tędy przejść, tak na widoku? Dobra, zaryzykujmy. Aha, dobra, zabijcie mnie. Powtórzymy to sobie. Czekajcie, a może to wczytam po prostu punkt kontrolny minutę temu. Okej, okay. Nie ogarnąłem po prostu, o którego jej chodziło.
jeszcze tutaj ogarnę krzesło. Skrzypiące niesamowicie. Okej. Okay. Myślałem, że chodziło jej o tego, co tam był w oddali. Oni po prostu tutaj we dwójkę stali i ze sobą gadali. To co, mój błąd. Okay, cegła będzie bardzo pomocna. W sumie butelkę może lepiej się tutaj zadziała. Lepiej się sprawdzi. Tu jest drabina. Szkoda, że się nie da wychylić jakoś. Nie, to nie jest drabina, to są rury. Okej, nie spojrzałem do góry. Wystarczająco. Dobra, masz mnie! To dusimy, szkoda ostrza. Świetnie. Coś możemy podnieść? Nie. Nic przy sobie nie miał, o dziwo. Żadnej broni, nie? I amunicji. Chyba, że inny kaliber po prostu. Okej, okay, a ty? Nie. Dobra. Gdzie one się teraz... Gdzie one się podziały właściwie teraz? Tam są. Chodźcie naokoło najlepiej. Co ona kombinuje? Aha, do mnie leci. Dobra, w porządku. Tylko ostrożnie. Wiadomo, wiadomo. Czy ona będzie prowadzić? Nie, lecą za mną. W porządku. Może pójdziemy tędy, taką bezpieczniejszą chyba drogą. Znaczy to się wydaje, że to jest bezpieczniejsze. Jezu, jak się przestraszyłem. Nie rób tego nigdy więcej. Kurde, mamy butelkę. Ej, tam coś jest. Tutaj coś jest. Coś się świeci. Co to są za słoiki? Nie wiem, co to jeszcze... Dlaczego mi ta taśma na przykład jest potrzebna? Jeszcze tego nie rozkminiłem, ale myślę, że damy radę. Zaraz. Tu jest jeden. Nieruchomy. I tam jest drugi. Myślę, że bez problemu możemy się zająć tym pierwszym, a później tamtego sobie pójdziemy. Nawet bez butelki w sumie. Nie musimy z niej korzystać jakoś, tak coś czuję. Dobra. Znowu. Ponownie. Zaryzykujemy. Razem to zrobiliśmy troszeczkę szybciej. I to jest dziwne, że nikt tego nie słyszy, nie? Dobra, tam jest jeszcze jeden. Oj, tam jest na moście jeszcze jeden. Na moście. Dobra, zobaczymy, dokąd on pójdzie. Jest tylko, żeby się nie ustawił i nie zaczął gadać z tamtym, bo to będzie problem trochę. Dokąd on idzie? Idź dalej sobie. Idź tam, no właśnie, tam gdzie idziesz. To jest super. Idź tam dalej. Żeby ten mi się nagle nie odwrócił. No tutaj tylko dwóch widać. A jak oni stoją, to hałasu niestety nie wytrwa. O Boże! Trzech tam jest. Się nagle nie wiadomo skąd pojawił. Ten po lewej to zaraz może iść dalej. Znowu gdzieś. Kurde, no tamten będzie patrzeć się teraz w tą stronę. Nie mówcie mi, że ten się rusza. Coś cień tutaj. No właśnie. Widziałem, że trochę ruchomy był. Poważnie? Oni tego nie słyszą? Tak się to załatwia. Tam jest jeszcze jeden, pamiętajmy. Nie? I tutaj był jeszcze jeden gość, ale on chyba schodami na dół zszedł, więc chyba jemu podarujemy życie. Boję się wychylić, że akurat mnie zauważy przez to. A jak to się przełączało? W ten sposób. Oho, patrzcie, idzie tutaj. Idzie. Szybko demo, myśl. Zróbmy coś takiego. Proszę, żeby on był głupi. I żeby one nie zaczęły do niego strzelać, czy tam, żeby się na niego nie rzuciły. Żeby nie były głupsze od niego. No, świetnie, udało się. Słuchaj, nie musisz tego robić. Wiem, że nie muszę.
Ale to chcę. Okej. I teraz co? Schodami na dół, czy tutaj to już było? Bo już. Tak, na dół, na dół, na dół. To buteleczkę sobie weźmiemy. Jedną. I tylko jedną właściwie. Teraz coś jest? Nie już. A to jakiś śmieci, jakiś worek. Ej, Sragdul w ogóle, fajnie. Ja już myślałem, że tam. Czy to podniesienie było, to tylko jakiś tam papierek. No cóż. Jak tam wygląda sytuacja? No tylko ona już jest tutaj właściwie, spoko. Wszystkich wybiliśmy. Całkiem sprawnie, o dziwo. Nie jak ostatnio. O Boże. Gdzie idziemy, Marlin? Tędy. Już niedaleko. Nie wiem, czy to był sens przewracania tego, bo to się może teraz po prostu... Łatwiej przewrócić, nie? Chyba. Nie wiem, nigdy nie blokowałem drzwi przed kimś. Jak się trzymasz? Nie mam doświadczenia w tym. Resztkami sił, ale dam radę. Masz radę, wszystko będzie dobrze. Czapteczki nie mamy. Jesteśmy już blisko. I tak bym ci nie dał, w sumie. Uwaga! Obowiązuje godzina policyjna. Osoby przebywające na ulicy zostaną zatrzymane i poddane karze. Co będziemy szmuglować? Uwaga! Może broni. Oddam ci broń, jak przeszmuglujesz dla nas trochę broni. To by miało sens. Naprawdę. Teraz skoro w sumie jej na żywność, znaczy na kartkach na żywność nie zależy. Joe, pomóż mi. Dobra. Już chciałem rzucić to. Hej, hej, hej. Chodź tu, wstawaj. Odpieprz się od niej. Hej. Puść ją. Zaczęliśmy teraz werbować dzieci. Ona nie jest świetlikiem. O rany. Co ci jest? Spokojnie, wywiżę się z tego. Sprowadziłam pomoc. Ale nie pójdę z tobą. W takim razie ja też zostaję. Eli, nie dostaniemy drugiej szansy. Ej, chodziło o nią? Moi ludzie będą na was czekać przy ratuszu. To spory kawałek drogi. Poradzicie sobie. Odstawiacie ją, wracacie i broń będzie wasza. Dwa razy więcej broni. A powiesz nam, gdzie ją trzymacie? W naszym obozie. Ruszymy stąd dopiero, jak ją zobaczę. Pójdziesz ze mną. Obejrzysz sobie broń, a ja się opatrzę. Ale ona nie może iść do tamtej części miasta. Joel jej popilnuje. O nie, nie, nie podoba gówno, mi się to. Gówno, nie zostanę tu z nim. Czemu im ufasz? Byłam blisko z jego bratem Tomim. Mówił, że w razie kłopotów on mi pomoże. To było przed tym, czy po tym, jak was porzucił? Ciebie też zostawił. Był dobrym człowiekiem. Słuchaj, weź ją do północnego tunelu i poczekaj. Chryste. To jest tylko przesyłka. Marlin. Nawet nie próbuj. Będzie dobrze. A teraz idź. Uwijajcie się. A ty, trzymaj się mnie. Idziemy. Słuchajcie, tak jak ten dubbing ogólnie polski, jak dla mnie to bez zastrzeżeń większych tutaj był na razie, do tej pory, tak ten głos Ellie to dla mnie jest troszeczkę nieporozumienie, no ona ma chyba zbyt dorosły głos jak na dziecko, ale może to tylko takie moje wrażenie, dajcie znać co o tym sądzicie. I słuchajcie, widzę, że akurat nikt nie rozmawia teraz, nikt mi nie przeszkadza i skończyliśmy pewien etap, rozpoczynamy kolejny. Myślę, że to jest taki świetny moment też, żeby zakończyć ten odcinek, a nie tylko się sztywno trzymać tych 30 minut około i później na przykład w trakcie akcji, w trakcie rozwoju jakiejś fabuły, naprawdę jakby coś ciekawego się bardzo działo i nagle tak zrobić pauzę i zakończyć materiał, to by nie było zbyt fajne i zbyt przyjemne, także zakończymy sobie teraz odcinek, jak jest spokój. Nie będziemy tak sztywno się chyba tego trzymali, tego czasu, no ale to jeszcze zobaczymy w takim razie, jak to będzie dalej. Dzięki za uwagę, mam nadzieję,
nadzieję, że w ogóle trzeci odcinek z The Last of Us, jak i cała seria wam się podoba. Jeśli oglądacie, to mam nadzieję, że tak, że się wciągnęliście w grę, tak jak i ja. Właśnie to ja się wciągnąłem, bo naprawdę gra mi się bardzo, bardzo podoba. Ale oczywiście z oceną to się wstrzymuje jak zwykle do ostatniego odcinka. Choć tam po drodze coś będę wspominać na pewno, ale dobra. Nie ma sensu, żebym się rozgadywał na sam koniec odcinka, także dzięki za uwagę, zapraszam do komentowania, do oceniania, no i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Last of Us. Trzymajcie się, cześć!